Przedmiotem dzisiejszego naszego rozważania będzie przede wszystkim Księga Apokalipsy, przynajmniej pewne jej fragmenty. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o Księgę Apokalipsy, to są różne interpretacje. I wiecie, można tak popatrzeć, ale szkoda, że w naszym kościele, w jednym kościele tylko, a jest w kilka interpretacji, jak tam rozumieć te czy inne zagadnienie. I można nad tym ubolewać. Ja raczej patrzę na to pozytywnie. Patrzę na to w taki sposób, że jest ta przestrzeń, żeby samodzielnie z modlitwą szukać tej Bożej prawdy, tych skarbów ukrytych, jak to Pan Jezus też przedstawił. Ja się podzielę pewnymi swoimi refleksjami, ale oczywiście wszyscy jesteśmy zachęceni do tego, żeby osobiście badać Pismo Święte. O, bardzo mi się podobało, na przykład, wiecie, jak podczas lekcji szkoły sobotniej dzisiaj Bela się nie zgodziła w pewnym momencie i to było takie fajne, tak, że możemy się ze sobą też nie zgodzić. Każdy z nas może mieć inne zdanie w takich różnych drugorzędnych sprawach, ale wierzę, że to generalnie pomaga nam zbliżyć się do Boga i do tej prawdy, którą On chce nam przekazać. W każdym razie otwieramy nasze Biblię na Księdze Apokalipsy na rozdziale 9 i tutaj czytamy od wersetu 1. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła studnię otchłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni, a z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. Pozwólcie, że tutaj na razie utniemy to sprawozdanie i będę bazował też trochę na waszej wiedzy, z takiej ogólnej z Biblii, żebyśmy szybko tak rozczytali sobie te symbole. Gwiazdy, czym są symbolem gwiazdy w tej biblijnej symbolice? Pomóżcie. Pamiętacie? Aniołowie, prawda? Aniołowie, nawet w Księdze Apokalipsy w pierwszym rozdziale tam czytamy, że co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. Czy Lucyfer w 14 rozdziale Księgi Izajasza jest też nazwany w taki sposób, tak, jest porównany do gwiazdy. Zatem widzimy, apostoł Jan widział anioła, który spadł z nieba na ziemię. I Biblia nam dosyć wyraźnie mówi, który to anioł spadł z nieba na ziemię. Właśnie chodzi o tego upadłego anioła, jakim jest sam diabeł. I dalej czytamy, że dano temu aniołowi klucz od studni otchłani. No właśnie, jeżeli chodzi o otchłań, to mamy też jako Kościół dosyć takie rozbudowane zrozumienie. Kiedy myślimy o otchłani, to pewnie zaraz nasze myśli biegną do samej końcówki Księgi Apokalipsy, kiedy na 1000 lat diabeł jest związany właśnie tam w otchłani. My porównujemy to zaraz, jakby przywołujemy na pamięć Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, kiedy ziemia jest właśnie nazwana otchłanią. I jakby mówimy, że ta spustoszona ziemia, na której będzie uwięziony diabeł, to otchłań. Ale wiemy też, że otchłań z różnych fragmentów Nowego Testamentu, że miała też inne znaczenie, tak? Bo wiemy, że Pan Jezus, kiedy wyganiał demony z tych dwóch opętanych, to one prosiły te demony, ten legion demonów, żeby nie wyrzucał ich do otchłani, ale żeby posłał je, czy pozwolił im pójść w stado świń. No właśnie, tak, czyli ta otchłań to też jakieś tajemnicze dla nas, bo Biblia nie mówi, gdzie to jest, ani nie podaje tego szczegółów, ale że jest to jakieś takie miejsce, gdzie upadli, przynajmniej część upadłych aniołów pozostaje jakby odcięta od wszystkiego. Tak? Apostoł Piotr również właśnie w taki sposób pisał o otchłani. No właśnie,
Więc widzimy, że temu upadłemu aniołowi dano klucz od studni otchłani i czytamy, że ta studnia została otwarta. Może jeszcze jedna rzecz na temat otchłani, tak? Bo kiedy 11 rozdział sobie studiujemy Księgi Apokalipsy, kiedy jest tam mowa o tych dwóch świadkach, o tym, jak lud Boży będzie funkcjonował właśnie tam przez te 1260 symbolicznych dni, czyli lat, to tam w pewnym momencie czytamy w 7 wersecie tak, a gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży. No właśnie, i tą bestię, która wychodzi z otchłani, utożsamiamy z ateizmem, prawda, z rewolucją francuską, z tym ruchem ateistycznym, który do dzisiaj no, niestety zbiera swoje żniwo. No właśnie, więc tutaj wychodzi bestia z otchłani, tutaj widzimy, że studnia otchłani jest otwarta, więc można przypuszczać, że to jest ten sam czas. I czytamy w wersecie 3, że wyszła szarańcza, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I kiedy myślimy o skorpionach, to oczywiście też dowiadujemy się z Nowego Testamentu, że skorpiony są porównane do właśnie upadłych aniołów, prawda? Tam Pan Jezus powiedział, że dana jest wam wszelka moc nad tymi, że będziecie deptać po wężach i skorpionach, prawda? Po wężach i skorpionach, czyli po tych siłach, tej potędze sił ciemności. I wiecie, i to też jest takie ciekawe, bo to pokazuje, że kiedy ten ruch ateistyczny się rozpoczął, prawda, no mnóstwo jakby demonów opanowało świat. Jest taki człowiek, który też przeżył Holokaust, przeżył Auschwitz, Viktor Frankl. On napisał też, on jest psychologiem generalnie, czy był, nie wiem, czy jeszcze żyje, ale był psychologiem. Też właśnie napisał książkę taką trochę psychologiczną, analizował swoje zachowanie w Auschwitz, zachowanie innych więźniów. I w każdym razie on też napisał takie zdanie, że jest przekonany, że te wszystkie obozy koncentracyjne, że ten cały właśnie Holokaust, ta nienawiść, która była, to nie była kwestia wymysłu Hitlera, jakichś polityków, ale że to powstawało na biurkach ateistycznych filozofów, tak, typu Friedrich Nietzsche. No właśnie, jakby stąd się to wszystko wzięło, tak, że ten ateizm zbierał właśnie to żniwo przez te wojny światowe, przez te rewolucje wcześniej. I można zobaczyć wtedy wytężoną moc diabła. I można sobie pomyśleć, że gorzej już nie będzie, prawda? Że gorzej już nie będzie, ale kiedy czytamy werset 14, 9 rozdziału, to tam czytamy tak. Mówiąc do szóstego anioła, który miał trąbę, uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Eufrat oczywiście zaraz nam się kojarzy z Babilonem, prawda? To starożytny Babilon leżał nad Eufratem. Apokalipsa oczywiście nie mówi o fizycznym Babilonie, ale mówi o duchowym Babilonie, prawda, o tej koalicji, która będzie na samym końcu. I czytamy, że nad tą rzeką, nad Eufratem są uwolnieni, jest uwolnionych czterech aniołów. I później czytamy, że kiedy zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi, a liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad, taką ich liczbę usłyszałem. I apostoł Jan dalej opisuje to, jak widział tą armię, prawda? 2 miriady miriad. To jest 200 milionów, tak? To jest 200 milionów, tak na język polski przekładając, 200 milionów
Żadna armia nigdy nie miała tak, żaden kraj nie miał tak wielkiej armii. Nawet Stany Zjednoczone, nie wiem, podczas II wojny światowej, nie wiem, to chyba było, sprawdzałem, ale teraz nie pamiętam, ale dużo mniej, prawda? W porównaniu do tej armii, największa armia na tym świecie to pła, tak? 200 milionów. Zatem można zobaczyć, że diabeł jeszcze kiedy będzie powstawał ta koalicja, prawda? Wiemy o tym, że papiestwo będzie jeszcze tak szerzej łączyć się z upadłym protestantyzmem w Ameryce, że wtedy ta armia będzie jeszcze większa, tak? Zwiedzenie będzie na jeszcze większą skalę. Siły ciemności będą jeszcze bardziej zwielokrotnione, żeby przeprowadzić tą swoją agendę. I słuchajcie, i oczywiście wiemy, że Bóg nie będzie się tak biernie przyglądał temu wszystkiemu, prawda? Że Bóg nie będzie się biernie przyglądał temu wszystkiemu, co robi diabeł, ale wiemy, że Bóg ma pewną odpowiedź. I w 7 rozdziale właśnie Księgi Apokalipsy, w 7 rozdziale, pozwólcie, że przeczytamy sobie też te pierwsze 4 wersety. Tutaj czytamy takie słowa. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. No właśnie, wiemy, że Bóg będzie miał swoją armię, która będzie zdecydowanie mniejsza, bo to 144 tysiące tylko. Oczywiście to liczba symboliczna, ale wiecie, to tak jak te dysproporcje są jeszcze większe, jak Gedeon walczył z tymi swoimi 300 wojownikami, prawda? Walka, ten ostateczny konflikt, który będzie się tam dział, no właśnie będzie bardzo nierówny. Tak, będzie bardzo nierówny. I tutaj czytamy, że właśnie Bóg miał tych swoich opieczętowanych. Tak, Bóg miał swoich opieczętowanych, że specjalnie jeszcze zwleka z tymi plagami, żeby tylko każdy mógł zdecydować, po której stronie chce stanąć. I słuchajcie, jeszcze przejdźmy na chwilę do 14 rozdziału, gdzie też właśnie jest opisana ta grupa 144 tysięcy. W pierwszym wersecie czytamy: i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Wiecie, bardzo mi się to podoba, bo jakby widzimy, że baranek stoi na czele tej małej armii, prawda? Baranek stoi na czele tej małej armii. I to nie jeden raz się mówi, że Jezus w Księdze Apokalipsy jest aż 28 razy porównany do baranka, prawda? To jest najczęstszy symbol Jezusa w Księdze Apokalipsy. 28 razy Jezus wyobraża baranka. Natomiast kiedy przegląda się Apokalipsę, to można zobaczyć, że tu jedna bestia, tu druga bestia, tu trzecia bestia, tak? I można zobaczyć tego baranka pomiędzy tymi bestiami i wiemy, że baranek ostatecznie zwycięża, prawda? I za barankiem idzie to 144 tysiące, tak? Baranek jest ich wodzem. I w 7 rozdziale czytaliśmy, że oni dostają pieczęć, natomiast tutaj jest powiedziane, że mieli wypisane imię na czole, jego imię na czole i imię jego ojca. I tak też mi się to bardzo podoba, wiecie, bo to znaczy, że jakby Bóg podpisuje się na tych swoich wiernych, prawda? Bóg podpisuje się na tych swoich naśladowcach,
Wiemy, że jak mamy, nie wiem, jak chodziliśmy do szkoły, mieliśmy swój zeszyt, mieliśmy swój podręcznik, to podpisywaliśmy się na nim, tak? Podpisywaliśmy się na nim, żeby nikt nie miał wątpliwości, do kogo on należy. I wiecie, i co jest tym podpisem Boga? Prawda? Co jest tym podpisem Boga? Ja wiem, że właśnie, tak jak mówiłem w doświadczeniach, moglibyśmy odpowiedzieć jednym słowem. Często zaraz pierwsza rzecz, która nam adwentystom jakby przychodzi na głowę, kiedy myślimy o tym znaku, o tej pieczęci, prawda, zaraz mówimy szabat. Natomiast kiedy, no chciałbym, żebyśmy dzisiaj też tak troszkę może szerzej na to spojrzeli, ale na pewno te fragmenty też wam są nieobce. Właśnie kiedy otwieramy list do Efezjan, rozdział 1 i werset 13, tam czytamy te słowa: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Prawda? Jakby Duch Święty jest porównany do tej pieczęci. I to jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Także obecność Ducha Świętego w życiu wierzącego jest jakby tym wyznacznikiem, czy ktoś należy do Boga, czy nie należy do Boga, prawda? Obecność Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego jest wyznacznikiem, czy ktoś należy, czy nie należy do Boga. I na przykład, kiedy otwieramy list do Rzymian, rozdział 8, pozwólcie, że tak trochę poskakamy teraz jeszcze po tych fragmentach, ale tutaj właśnie w 8 rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 9 apostoł Paweł napisał takie słowa: ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Prawda? Prosta matematyka według apostoła Pawła. Masz Ducha Świętego, należysz do Boga. Nie masz Ducha Świętego, nie należysz do Boga. Prawda? Bardzo prosta matematyka. Jakby dlatego to jest to, tak, że tym Bożym podpisem, Bożą pieczęcią przede wszystkim jest obecność Ducha Świętego w naszym życiu. I można by sobie zadać pytanie, no ale skąd mam wiedzieć, czy mam tego Ducha Świętego, czy nie mam tego Ducha Świętego? I wiecie, kiedy czyta się Nowy Testament, to można zobaczyć, że jak Duch Boży jest w człowieku, to tego nie da się utrzymać, prawda, ale on wydaje owoc, prawda, on wydaje owoc. I czytamy w liście do Galacjan, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i te inne cechy tego chrystusowego charakteru. Dlatego można sobie nieraz zadać pytanie, kiedy ktoś ci nadepnie na odcisk, kiedy ktoś zachowa się wobec ciebie nie w porządku, jeżeli ktoś zrobił ci jakąś przykrość, czy ja go kocham, prawda? Czy ja go kocham? Bo jeżeli go nie kocham, to znaczy, że brakuje mi po prostu Ducha Świętego w moim życiu. Albo jeżeli masz jakieś problemy, czy ze zdrowiem, czy finansowe, czy nie wiem, z samochodem i czy masz pokój Boży w tych różnych sytuacjach. Prawda? Bo jeżeli nie mamy pokoju w tych różnych trudnych sytuacjach, to no to można sobie powiedzieć, no brakuje nam Ducha Świętego. Tak? No bo nikt z nas nie jest w stanie wytworzyć, prawda, miłości, tym bardziej do naszych nieprzyjaciół. Nikt w nas nie jest w stanie wytworzyć pokoju, prawda, który panuje w sercu człowieka mimo okoliczności. Albo wiecie, kiedy owocem ducha też jest wstrzemięźliwość, samokontrola, dlatego można sobie pomyśleć, jeżeli nie radzę sobie na przykład z moim apetytem, jeżeli nie radzę sobie z ilością czasu spędzanego na smartfonie, przed internetem, na oglądaniu różnych jakichś głupstw, prawda, to można sobie wtedy zadać, jakby wtedy to jest taka oznaka, że no po prostu brakuje nam Ducha Bożego. Tak, że nie kontrolujemy, nie ogarniamy jakby naszego życia. I tym bardziej powinniśmy właśnie szukać, wołać do Boga o obecność Ducha Świętego w swoim życiu. I wiecie, jest coś takiego, że chciałbym jakby jeszcze ten temat trochę rozszerzyć, bo
ten podpis Boga, prawda, ten podpis Boga na naśladowcach Chrystusa, jakby to, co sobie powiedzieliśmy, on oznacza tyle, że ktoś należy do Boga. Jak Bóg się pod kimś podpisuje, daje swojego ducha, to znaczy, że ta osoba należy do Boga. I wiecie, są w naszym śpiewniku te pieśni "Wszystko Tobie dziś oddaję". Lubimy je, ja też bardzo lubię tę pieśń, lubię to śpiewać. Słuchajcie, ale to jest właśnie nieraz takie abstrakcyjne, prawda? "Wszystko Tobie dziś oddaję". Nieraz, jak to sprawdzić, tak? Jak to sprawdzić? Albo jak są nieraz takie apele, wezwania, oddaj swoje serce Jezusowi, tak? Ale to jest takie właśnie abstrakcyjne, no jak ty to sprawdzisz? I zwróćcie uwagę, że w Biblii generalnie może jest kilka takich przypadków, ale Bóg raczej rzadko tak apelował o serce. Patrzcie, że na przykład, kiedy Jezus spotyka bogatego młodzieńca na swojej drodze, to ewidentnie on miał problem z tym, że jego serce nie należało do Boga, tak? Ale patrzcie, że Jezus nie mówi mu: oddaj mi swoje serce. Ale co mu mówi? Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a później przyjdź i naśladuj mnie. Jakby parafrazując to, jakby Jezus mówi: oddaj mi swoje pieniądze. Tak? Jakby oddaj tą działkę w swoim życiu. No właśnie, więc Jezus jest bardzo konkretny, tak? I nie może być tak, że coś należy, że jakby należymy do Boga, że Bóg się pod nami podpisuje, ale jednak pewne rzeczy nie należą do Boga w naszym życiu. I wiecie, jest, oczywiście mówimy, że szabat to jest ten znak, prawda? Ten znak przynależności do Boga. Także to jest ten znak. Ale zobaczcie, o czym generalnie mówi przykazanie o szabacie. Czy ono mówi tylko o siódmym dniu, żeby odpocząć, uświęcić ten dzień? No nie. To przykazanie mówi o tym, 6 dni będziesz pracował, a 7 dnia odpoczniesz. Prawda? Czyli kiedy człowiek przyjmuje to przykazanie, to jakby mówi o tym: Boże, mój czas należy do Ciebie. Mój czas należy do Ciebie. Ale zwróćcie uwagę, że jest kilka jeszcze takich prawd, które są właśnie nam, adwentystom, bardzo bliskie, które często są dyskredytowane przez innych chrześcijan, które no, też jakby są ściśle powiązane z tym, czy należymy do Boga. Tak? Bo na przykład dziesięcina. Prawda? Zobaczcie, że dziesięcina, prawda o dziesięcinie, mówi o tym, że po prostu nasze pieniądze należą do Boga. Prawda? Kiedy człowiek przyjmuje prawdę o dziesięcinie, to jakby daje do zrozumienia: tak, dziesięcina, moje pieniądze, moja majętność, to, co należy do mnie, prawda, mój dobytek, to należy do Boga. Ale jeszcze jako adwentyści mamy na przykład tą prawdę o diecie, prawda, zwierzęta czyste, nieczyste, o tym, że nasze świątynia, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I patrzcie, że jakby to jest właśnie to, że ta prawda mówi o tym, że nasze ciała należą do Boga, prawda, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Szabat, dziesięcina, pokarmy, jakby... Pewnie można by jeszcze wymieniać inne rzeczy, tak? Ale no, to, co człowiek ma, no to co masz? No, masz czas, masz tam jakąś swoją majętność, masz swoje ciało. Co więcej masz? Co więcej masz? Prawda? I możemy zobaczyć, że no właśnie, czy można nie poddać tych dziedzin w swoim życiu i powiedzieć: należy do Boga, jeżeli jakieś te rzeczy nie należą do Boga? I wiemy, że Duch Święty absolutnie nie będzie nikogo z nas prowadził przeciwko Bożemu Słowu, nie będzie nas prowadził przeciwko Bożej prawdzie, przeciwko literze, jak to niektórzy mówią, że litera zabija, tak? Ale Duch Święty natchnął tą literę i Duch Święty prowadzi ludzi do tej litery, tak? Duch Święty nie będzie prowadził człowieka przeciw tym prawdom. No właśnie, Bóg ma swoją armię, na której się podpisuje.
mówią, ci ludzie należą do mnie, tak? Im udzielam swojego Ducha Świętego. I wiemy, że to będzie w taki sposób trochę wyglądało, tak? Że Bóg teraz, to jest ten czas, kiedy Bóg przygotowuje swój lud, kiedy te nasze różne obszary w naszym życiu jakby mają być pod wpływem Boga. I wiemy właśnie z 18 rozdziału Księgi Apokalipsy, pozwólcie, że też sobie otworzymy jeszcze ten fragment. 18 rozdział Księgi Apokalipsy, kiedy jakby nastąpi już to przygotowanie, to tutaj czytamy w tym pierwszym wersecie: potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Prawda? To są symbolicznie ukazani ci ludzie, na których będzie ten Boży podpis i będą mogli wejść w ten ostatni konflikt z tą 200-milionową armią, prawda? Będą mogli wejść z wiarą, z odwagą i wiemy, że będą zwycięzcami, tak? Wiemy, że ostatecznie będą zwycięzcami i cała ziemia rozjaśni się od tego blasku, który wniosą na ten świat. Zatem to będzie ten ostatni konflikt. Dzisiaj każdy z nas przygotowuje się, wierzę, że każdy z nas przygotowuje się. O każdego z nas dzisiaj też toczy się ta walka, żeby poddać właśnie te różne aspekty w swoim życiu właśnie Jezusowi. I kochani, niech Bóg da nam tej łaski, abyśmy w tą ostatnią walkę mogli wyjść przygotowani z tym Jego podpisem. Amen.